Cześć, witam w czwartkowym pleszu. Dzisiaj powiemy o minimalnej cenie wczesnego dostępu Path of Exile 2, o tym jak poradziły sobie głośne produkcje na premierę oraz o nowych przepisach na Steamie, które doprowadziły do zniknięcia wielu gier w Niemczech. Zainteresowani? To lecimy! Wszystko wskazuje na to, że w ostatnim raporcie finansowym firmy Frontier Developments została określona przyszłość serii F1 Manager. W dokumencie zawarto bezpośrednią informację o zerwaniu umowy na przyszłą grę, zanim rozpoczęła się pełna produkcja. Brakuje tutaj konkretnej wzmianki o F1 Managerze, ale świadcząca usługi finansowe grupa Zeus Capital miała później uzyskać potwierdzenie, że chodziło właśnie o tę serię. Co ciekawe, oryginalna umowa przewidywała wydanie 4 gier na ekskluzywnej licencji Formuły 1. Seria F1 Manager nie miała łatwo przez ostatnie lata. Odsłona z 2022 roku była mocno krytykowana za bardzo krótkie wsparcie po premierze, a kolejna z 2023 roku zawierała mało nowości i miała wysoką cenę. Jak się pewnie domyślacie, skutkowało to rozczarowującymi wynikami sprzedaży obu gier. Fani Path of Exile czekają z niecierpliwością na premierę drugiej odsłony we wczesnym dostępie, dlatego twórcy w końcu poinformowali o minimalnej cenie zapewniającej rozgrywkę, a także transmisji ukazującej szczegóły Early Accessu. Minimalny koszt uzyskania wczesnego dostępu do gry będzie wynosił $30, ale fani będą mogli dopłacić więcej, by uzyskać rozmaite bonusy. Warto też pamiętać, że osoby, które wiernie wspierały finansowo pierwsze POE, otrzymają darmowy dostęp do gry, ale nadal nie znamy minimalnej kwoty, która kwalifikuje takich graczy. Całkiem możliwe, że poznamy ją już dzisiaj wieczorem, bo o godzinie 21:00 odbędzie się transmisja na żywo, w trakcie której zostaną ujawnione szczegóły wczesnego dostępu. Po streamie deweloperzy odpowiedzą na pytania zadane przez graczy. Dziennikarz Christopher Drink udostępnił dane zebrane w ramach projektu Games Sales Data, analizującego wyniki sprzedaży gier w Europie, zarówno wersji pudełkowych, jak i cyfrowych. Z podanych informacji wynika, że europejski rynek gier ma się dobrze. Przychody ze sprzedaży gier były o 12,4% wyższe niż w analogicznym miesiącu 2023 roku. Dowiedzieliśmy się, że Silent Hill 2 Remake był 6. najlepiej sprzedającą się grą października w Europie. Gra zajęła wysokie miejsce w rankingu, ale analitycy zaznaczają, że zaliczyła o 57% gorszy debiut niż Resident Evil 4 Remake i o 31% słabszy niż odświeżona wersja Dead Space. Podobnie jest w przypadku Dragon Age The Veilguard. Wyniki sprzedaży najnowszej gry studia BioWare były o 18% niższe niż Dragon's Dogma 2 i o 21% gorsze niż Final Fantasy VII Rebirth w analogicznych okresach po premierze. Co ciekawe, bardzo dobrze poradziło sobie natomiast Dragon Ball Sparking Zero, które zaliczyło najlepszy debiut ze wszystkich gier opartych na tej marce. Tytuł sprzedaje się dwukrotnie szybciej niż dotychczasowy lider w postaci Dragon Ball Zero Kakarot. Dzisiaj o godzinie 19:00 na Steamie zadebiutuje Star Wars Outlaws. Wraz z premierą do gry trafi pierwsze rozszerzenie fabularne Wildcard oraz aktualizacja 1.4 dostępna już na innych platformach, która wprowadzi istotne zmiany. Część z nich już znamy, ale twórcy obiecali, że w momencie debiutu wypuszczą film przybliżający wszelkie nowości, ulepszenia i poprawki. Reżyser kreatywny Drew Reckner potwierdził też, że aktualizacja 1.4 usunie wymóg eliminowania przeciwników po cichu z prawie wszystkich misji, aby zapewnić graczom większą swobodę. Do tego ma zostać dodana możliwość walki w dzielnicach syndykatu, dłuższe przechowywanie broni znalezionej w terenie, a także słabe punkty u przeciwników. Ciężko powiedzieć, czy to wystarczy, aby gracze przychylniejszym okiem zerknęli na Star Wars Outlaws, zwłaszcza, że na Steamie gra wykorzystuje zabezpieczenie de novo oraz wymaga od nas posiadania konta Ubisoft. Wczoraj swoją premierę miał Stalker 2, czyli długo wyczekiwany FPS utrzymany w postapokaliptycznych klimatach. Gra przez wiele lat rozbudzała oczekiwania graczy, co całkiem dobrze widać po liczbach na Steamie. W najlepszym momencie bawiło się ponad 113 tysięcy graczy jednocześnie, a na prawie 10 tysięcy wystawionych opinii 81% jest pozytywnych. Gracze zauważają błędy techniczne i wadliwą optymalizację, ale najwyraźniej nie przeszkadzają im one w dobrej zabawie. Warto tutaj też przypomnieć, że gra dostępna jest od dnia premiery w Game Passie, więc liczba graczy może być całkiem spora, czym Microsoft na pewno w najbliższym czasie będzie chciał się pochwalić. Twórcy są świadomi problemów technicznych, które trapią grę i zaznaczyli, że najbliższe dni będą upływać pod znakiem poprawek najpoważniejszych błędów. Podziękowali też fanom za wsparcie i zaznaczyli, jak bardzo są szczęśliwi, że po 15 latach i wielu problemach ponownie mogli otworzyć graczom drzwi do zony.
Niemieckie prawo zakazujące sprzedaży gier bez kategorii wiekowych zebrało żniwo na Steamie. Internauci donoszą, że wprowadzony w tym miesiącu przepis doprowadził do zniknięcia sporej liczby tytułów na platformie firmy Valve. Wśród wycofanych produkcji są m.in. Vampire Survivors, Undertale i Deltarune, Welcome to the Game 2, Subnautica 2 oraz Vampire The Masquerade Bloodlines 2. To oczywiście tylko czubek góry lodowej. Wielu niezależnych twórców nie stara się o uzyskanie klasyfikacji wiekowej dla swoich tytułów. W teorii do pojawienia się na stronie wystarczy kwalifikacja wiekowa przyznana po wypełnieniu kwestionariusza dostępnego dla deweloperów na Steamie, więc całkiem możliwe, że wymienione tytuły bardzo szybko wrócą do niemieckich graczy. Wydana miesiąc temu przygodowa gra akcji Unknown Nine Awakening okazała się spektakularną porażką. Dlatego też bez większego zaskoczenia odpowiedzialne za nie studio Reflektor Entertainment przeprowadziło zwolnienia. Na ten moment nieznana jest skala redukcji. Studio oficjalnie nie komentuje sprawy, a o zwolnieniach wiemy tylko dlatego, że zaczęli o nich pisać dotknięci nimi deweloperzy. Wśród zwolnionych osób jest m.in. projektantka i scenarzystka oraz osoba zajmująca się marketingiem. Przypomnijmy, że w planach było całe narracyjne uniwersum obejmujące nie tylko gry, ale również komiksy, powieści, fabularne podcasty i seriale. Do roli głównej bohaterki zaangażowana została Anya Chalotra, znana z roli Yennefer w serialu Wiedźmin. Finalnie to nie wystarczyło. W najlepszym momencie na Steamie grało tylko 285 osób jednocześnie i tylko 45% opinii jest pozytywnych. Gracze Warcraft 3 Reforged nie są zadowoleni z aktualizacji 2.0 i czują się oszukani przez Blizzarda. Co prawda większość zmian została przyjęta dość ciepło, ale nie obyło się bez głośnych problemów. Po pierwsze, Blizzard nadal nie przywrócił poprawek kampanii fabularnej. Te zostały wprowadzone na długo przed debiutem wersji 2.0, ale twórcy byli zmuszeni wycofać się po wykryciu błędów. Po drugie, gracze zirytowały różnice między promocyjnymi grafikami pokazującymi klasyczne tekstury HD z aktualizacji 2.0, a tym, co faktycznie wprowadziła ta wersja. Internauci twierdzą, że Blizzard zastosował proste podbijanie rozdzielczości w oparciu o AI i nijak nie wygląda to tak, jak udostępnione screeny. W największym skrócie, Blizzard przerobił część asetów i miejscami kontrast między nimi a starymi obiektami skutkuje dość kuriozalnym wyglądem lokacji. Ten problem jest szczególnie frustrujący dla fanów tworzących własne scenariusze i mody. W połowie września pojawiły się doniesienia sugerujące, że Switch 2 znajduje się już w produkcji, a dziennie powstaje nawet 1000 sztuk i kolejne doniesienia zdają się to potwierdzać. Na forum Famiboards leaker Nin Spider udostępnił zakodowaną wiadomość, w której zawarł prawdopodobny nakład Switcha 2 na premierę. Dane dotyczą wyłącznie Stanów Zjednoczonych i okazuje się, że na ten teren przygotowano 2,5 razy więcej konsol niż w marcu 2017 roku. Nie wiadomo, czy podany stosunek liczby konsol będzie dotyczył także globalnych nakładów Switcha 2, ale jeśli tak, to możemy szykować się na największą premierę w historii. Jeden z graczy szybko podliczył owe wartości i jeśli wszystko okaże się prawdą, to Nintendo może przygotować na premierę nawet 7 milionów sztuk. Oczywiście pamiętajmy, że są to niepotwierdzone informacje, ale wiemy, że zapowiedź nowego Switcha ma odbyć się jeszcze w obecnym roku fiskalnym firmy Nintendo. I to tyle na dziś. Mówią, że czwartek to mały piątek, także cóż, miłego prawie weekendu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.